Cześć, witam, papa z sushi, Rio to go. Papa z sushi, Rio to go, odcinek 53, środa. Blisko mamy do ranka 29, wystarczy zdobyć 142 punkty. I rank będzie, dobrze, no to tofu BBQ na dzisiaj. Tofu BBQ. Tu nie ma co zmieniać, tu nie ma co kupować. Naklejki jakieś? Te naklejki to się zrobi przy okazji, nie będziemy teraz tego obczajać. Dobra, zaczniemy. Wi-Fi. No tak, no bo na każdy holiday praktycznie wszystko kupuję, więc gdzieś tam przy okazji się ogarnie te gumy, stoły i automaty z muzyką. Już na portalini Fist mamy wszystko. Ostatnie co nam brakowało to posypka, tak? To była posypka, to co nowe było. Wi-Fi. No, od portalini Fist to na pewno nie jest. Orzechy i litchi. No, Gino Romano. Mamy ryż, ocet, teraz tu rozwijamy rolkę, ciemne ryże dwa razy. No i się nie zmieścił serek. Się ser nie zmieścił. Okej, sos. Okej, teraz ocet dwa razy. Do tofu BBQ jest papier zielony. No Wi-Fi, Wi-Fi. Kontynuacja. Coś tu nie da, czegoś nie dałem. A, no tak, nie zrobiłem flipnięcia. Miało być flipnięte i nie było. Shannon. Okej, teraz ryba. A nie, chwila, kokardki. Kokardki z groszkiem. Tutaj jest ryba. Parmezan, no. Tak, parmezan jest na holidayek. I to na pewno jest ser. Widać, że na obrazku jest tak, wzór wyciętego białego sera. Obrazek taki. Okej, przekroiło się za daleko.
Jerzyny. Ok, Gino Romano. Coś nie gra. Coś tu nie grało. Hugo. Za szybko wyciągłem z tego? Czy po prostu od tu nie dałem? Nie wiem. Raczej wyciągłem na czas. O coś innego to musiało chodzić. W zamówieniu Gino. I teraz będziemy czekać, aż dwa zamówienia się pojawią. I wtedy będzie można wydać te zamówienia obecnie robione. I w sumie mogę closerowi wyszukać zamówienie, jakie on chce. Który closer na dzisiaj i jakie zamówienie? No tak, Akari. No tak, Akari dzisiaj. Ciemny ryż. Teraz sos. O, chyba ładnie wyszło. Sos ładnie wyszedł. Okej, teraz jeszcze jeden zestaw zamówienia specjalnego. Łosoś. Kenji, dla ciebie tofu BBQ, czyli będę mógł pierwsze zaraz tofu BBQ wydać. Akari, jaki papier? Pomarańczowy. Szybko zrzuciłem okiem i cofnąłem się, aby to zamówienie zrobić. Tofu BBQ wymaga tego sosu. Czyli wieprzowy sos. Pokrojone. Teraz ananasik z tym, z mango. Ananas i mango. Perfekt. Więcej kasy. Następne tofu BBQ. A, jeszcze nie przyszło. Nie przyszło jeszcze zamówienie, czyli mogę robić zamówienie trzecie. Teraz czekam, aż się uruchomi telefon. Zamówienie będzie teraz telefoniczne. Ryba. Ta ryba wychodzi, że jest na portalu Nifist. Okej, okay, Olivia, dla ciebie będzie tofu BBQ. W sumie przy okazji zrobimy już zamówienie czwarte. Sushi Eater też warto robić tą taktyką, że przechodząc przez klasę build, robić następne zamówienie, które jest dostępne. O, Akari.
Piąteczka wydana. Czwóreczka teraz. Trzeba ją dokończyć. Ser, parmezan. Jam, jam. Do zamówienia 6 potrzebny jest zielony sok i ogóreczek. Ogóreczki. No to perfekt. Następny 60 dolców. Jak to się nalewa? W sumie już się nalało. Chciałem zrobić zamówienie 7, ale stwierdziłem, że nie ma to znaczenia. Wydajemy Shannon zamówienie. Nie ma to znaczenia, czy 7 zrobię teraz, czy potem. Punkty mogą być albo niższe, albo wyższe. No na pewno nie mielibyśmy perfekcyjnego dnia i perfekcyjnych tych dwóch zamówień, trzeciego i czwartego. To było gwarantowane, że tu perfekta nie będzie. Tu się naleje i zamówienie Akary zaraz się wyda. Ryba. No, w zasadzie poprzednie zamówienie też było robione podobnie. Też był jam-jam, też był parmezan, też była ryba. Zamówienie czwarte było tak robione. Tylko kolejność parmezanu i jam-jam była na odwrót. Było odwrotnie. Jam-jam kończyło. A tu parmezan kończy. Lodzik z litchi. No i to tyle. Jeszcze raz. Okej, Akari. Perfekt. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Tutaj tylko za herbatę mamy 100%. Zagotowanie raz poszło, za biurt uciekało kilka razy i zaczekanie też kilka razy. Rank 29. Halloween Hunt. No Maggie. Czyli wyszło, że znalazłem Prudence. Już się pogubiłem, gdzie szła Maggie. A Prudence mamy szukać teraz. Dobrze. Poszukamy Prudence. Teraz mi się nie zgubiłaś. Okej. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Wbijemy rank po dniu następnym i zobaczymy, czy za dwa dni holidayka nie skończymy. Cześć!